godzina 14. W tej chwili wtedy, ruszyliśmy tak, już z Pobudzka. Kielc na to jest południe, grupa tutaj częstochowska. Idziemy jeszcze raz deszcz, na protest do Warszawy. Autobus zapełniony, jak widzicie. Na północ najwięcej wszystkich tutaj okolicznych pół. Jedne reprezentacje większe, drugie mniejsze. Ale ruszamy. Przed nami jakieś 3 godziny jazdy. Także zobaczymy się już potem w Warszawie. Robimy pierwszy przystanek na drodze do Warszawy. Mamy bliziutko, bo zostało nam jakieś 60 km, ale ciekawostką jest to, że wszędzie, gdzie jeździmy, gdzie jedziemy, gdzie widać jakieś zajazdy, parkingi, stacje benzynowe, wszędzie są myśliwi. Ja mówię, chyba w Polsce są sami myśliwi. Sporo autobusów, to też jakaś następna silna grupa myśliwska. Skąd jedziemy? Na Piszmaki kolega ma do nas przyjechał. Ja wiem, ale mówimy. Koło Łowieckie Chybie. Koło Łowieckie Jelenica Ustroń. Widzieliśmy się na strajku nie tak dawno. Tam Leśnica też kolega był. Ale ja mówię po drodze, że chyba w Polsce są sami myśliwi, bo teraz na każdych stacjach... W autobusach tak. Bo kiedy polujemy na Piszmaki? Przyszły miesiąc. W kwietniu. Koniec tego miesiąca, początek przyszłego. Jak tylko pogoda będzie, słoneczko jest potrzebne. Tu macie czarno na białym, tego się wymazać nie da. Jestem zaproszony na polowanie na piżmaki. Tu jest łowczy, obiecał wcześniej, ja już A łowczy powtarzam. Właśnie, to się teraz nagrywa wszystko. Pierwsze sztuki już leżą, także zapraszam. No to kwestia omawiamy się. Weekend. No, może być. Jesteśmy już w tej chwili w Warszawie. Centrum Warszawy, tutaj wysiadamy. Autobusy pojadą na Narodowy, na parking. Jak na razie widzę sami myśliwi. Możecie popatrzeć. No, dojechaliśmy w zasadzie bez problemów. Idziemy gdzieś na miejsce zbiórki. Tak za bardzo jeszcze nie wiem gdzie. Ale zobaczcie, jak sprzedawcy flag. Silna grupa, okręt częstochowski. Częstochowa. Dasz bór. Ale słuchajcie, jak podłapują biznes, nie od razu. Zobaczcie, macie szaliki. Skąd przybywamy? Z Koczowa. Z Koczów. Już byliśmy ostatnio razem w Świerklanach. Z Koczów. Także świat jest bardzo malutki. Niedawno żeśmy, ile? Dwa tygodnie temu protestowali wspólnie. Razem. Znowu jesteśmy. Koledzy, skąd przybywacie? O, Jawornik, Złoty Stok. O kurde, to trochę mieliście kilometrów. Dla chcącego nic trudnego. O której wyjechaliście? Druga rano. To my jesteśmy gorsi, było 6 rano. Do zobaczenia na strajku. Witamy. Przyjechaliśmy wspólnie z naszym przyjacielem Marcinem Kurzykiem. Marcin, to muszę powiedzieć, jest jednym ze sponsorów tego naszego wyjazdu i tu muszę Marcinowi podziękować, bo między innymi też przyłożył swoją dłoń do naszego wyjazdu. Marcin, powiedz, ile tu jest kół łowieckich w naszym autobusie? No kilka, o ile nie kilkanaście, także są przedstawiciele wszystkich praktycznie kół z okolic, bo wyjazdy były tak organizowane, żeby każdy po prostu wsiadł do autobusu, do którego ma najbliżej. Mówimy okręg częstochowski, tak, generalnie. Tak, mówimy o okręgu częstochowskim, wyjazd był z Kłobucka. No jesteśmy tutaj wszyscy, bo wiemy, w jakiej sprawie jesteśmy. Ja jestem osobiście myśliwym, byłem wędkarzem, byłem członkiem też Polskiego Związku Wędkarskiego, jestem rolnikiem, prowadzimy sklep. No praktycznie wszystkie grupy, które tutaj są, to wspieramy tą akcję i jesteśmy razem z wami. Macie przedstawicieli różnych kół, Dasz bór. Są nasi przyjaciele z całej Polski. Idziemy. Zobaczcie, ile tam dopiero, popatrzcie. W perspektywie widać, ile nas jest. Jakie koło?
Wojskowe koło Mieckie Jeno. O której rano wyjeżdżaliście? O 5:30. To nie jest tak źle, my o 6:00, także tu my mamy blisko do Warszawy. Zobaczcie, tak to wygląda od kulis. Policja i oczywiście zaradni rodacy. Ulica zamknięta, tu jest plac Trzech Krzyży, jak widzicie. Idą rolnicy, ale w przeważającej większości idą myśliwi. Jesteśmy na Alejach Ujazdowskich. Tutaj zaraz mamy po prawej stronie Sejm, budynek Sejmu. Tam się myśliwi gromadzą. Protestujący, bo jak widzicie, są też rolnicy, ale w przeważającej masie to są myśliwi. Niekończący się pochód. Tysiące ludzi. Ja już tak mówiłem, że to jest naprawdę upokarzające i dla nas, szczególnie obywateli, że musimy wyjeżdżać z własnych domów, gospodarstw, żeby się upominać o prawa, które nam się z urodzenia należy i z konstytucji. Jak długo możemy tolerować bezprawie? A rządzący, no rządzący dopiero jak się zbliżają jakieś wybory, dopiero w jakimś tam sensie zaczynają się trochę z nami liczyć. A po wyborach będzie to samo. I zwróćcie uwagę, że w większości w tej chwili na plakatach wyborczych do samorządów nie ma logo żadnej partii. Ci wszyscy kandydaci nagle są bezpartyjni. I warto pytać na jakichś zebraniach, spotkaniach, jaką partię reprezentujecie kandydaci i jakie macie poglądy. Już pod Sejmem. Mamy teraz przed sobą jednego z organizatorów, ale głównego organizatora dzisiejszego strajku, tak? Parę słów, kolega się przedstawi. Kaszbur Paweł Budzyński. Witam serdecznie, szczególnie Bieszczady moje ukochane. Cieszę się, że wszyscy tak licznie tutaj się spotkaliśmy. Dzisiaj walczymy zarówno o polski las, ale i o polskie pola również, więc na teraz jesteśmy tu tylko myśliwi, ale dołączą za chwilę do nas około 12-13 leśnicy i rolnicy, więc ten cały plac zapełni się ludźmi, którzy dbają o polską przyrodę. Dziękuję. Wyjechaliśmy z Jarosławia o godzinie 3:00. Jeszcze po drodze był przystanek na chwilkę, zebraliśmy się kilka autokarów. Sam skarbnik koła. We własnej osobie ja tutaj się cieszę, bo świat jest mały. Niedawno żeśmy wspólnie polowali i to nie raz. A wyjechaliście o której? O 3:00. Tak, z zapasem, zapasem. To ja o 3:00 to jeszcze przewracałem się na drugi bok. Logistyka taka była. Ale warto. My tutaj rozmawiamy, a tu dopiero idą myśliwi. Popatrzcie. Niekończący się pochód. Skąd przybywamy? Koło łowieckie Odyniec, okręg Piotrów Trybunalski. Macie blisko. Mamy blisko, tak. Ale jesteśmy. Ja teraz tutaj patrzę, ile tutaj myśliwi przyszło z tej strony. O, twarze uśmiechnięte, pogodne. Nasi! Widać! Cały czas jesteśmy pod budynkiem Sejmu. Oczywiście nasza władza frontem do obywateli, za kordonem policji.
bo niestety tak jest. Prawdziwy polityk, których my nie mamy w tym kraju, nigdy nie zapomina o swoich wyborcach. A my mamy tylko ludzi wybranych, to nie są politycy. I dlatego odgadzają się od nas kordonami policji, płotkami, których według zapewnień pana marszałka Hołowni miało w ogóle nie być. Miało być wszystko otwarte. No i jest jak zawsze. Tu jest scena. Trudno policzyć, bo nie ma tu jakiejś żadnej perspektywy. Ilu jest myśliwych, ale jest masa, po prostu mnóstwo. To jest Edek Hałdysz. Hołka nad samymi naszymi głowami krąży. Na pewno nieprzypadkowo. Silna grupa małopolska. Zawsze razem. Ale tylko zawodowo. Barbara i Maciuś. Ale to są ludzie, nasi koledzy, koleżanka i kolega, czyli nasi przyjaciele, myśliwi, którzy się niesamowicie zaangażowali w to wszystko. Byli też organizatorami, jednymi z głównych. Tutaj kolega nawet z koleżankami pierogi kręcił jeszcze wczoraj chyba. Karminadle. I karminadle dla niewiedzących, czyli nie dla naszych, to są... Pół Warszawy wyżywimy. A co to są karminadle? Ale proszę no to po śląsku nie wiem, co są sznycle. Tak. Ty nie tłumacz mnie, tylko widzą. Sznycle. I żeśmy po drodze całe dwa autobusy rolników, górników wyczęstowali. Natomiast jesteśmy teraz na największej zbiorówce w tym kraju. Ja już mam, jak to mówią, około 25 górników, co chcą przyjść na staż. I słuchajcie, mój przyjaciel dostąpił zaszczytu podtrzymania mojej kamery. Tutaj kolejny nasz przyjaciel skąd? Z Iławy. Kołowieckie, Łabędź, Iława. I nie tylko z okolic Iławy zjechaliśmy. Popatrzcie, co mamy nad głowami. Tak, pilnują nas, żebyśmy Zielony Ład prowadzili. A o który wyjeżdżaliście? Wyjeżdżaliśmy o 5:30 rano. Także spokojnie sobie dojechaliśmy, zupełnie bez problemu i naprawdę czas najwyższy skończyć to szaleństwo. Czyli jesteśmy razem. Jesteśmy razem. Mówię, tak jak któryś z was, ja już nie pamiętam, bo tyle was oglądam, rozumiem wszystkich, powiedział, że nikt jak Dorożała nie zjednoczył myśliwych. I tu jest... To ja to powiedziałem, chyba ty, że wbrew pozorom dobrze się stało. Tak, powinien dostać co najmniej złomu. Bo słuchaj, gdyby nas zaczęli, tak mówiłem, podchodzić po troszeczkę, to my byśmy jak zawsze, nie widzicie, rozumicie, tak. Ale jak już to poszło na chama dosłownie. Tak, dosłownie, bo to jest po prostu chamska zagrywka. Także tu któryś z kolegów powiedział, że wiceministrowi należy się złom. Tak, ja też mówię i jestem pierwszym, który będę za tym głosował. Zrobił wszystko ten. Pozdrawiamy głównego organizatora tych strajków, czyli wiceministra Dorożałę. Dorożałę, tak. O której rozpoczynamy? Punktualnie o 11, bo chorągwie myśliwych ciągle ściągają. Więc nie spieszymy się. A szacujemy na ile? Tego nikt nie wie. Szacujemy na mniej więcej minimum 10 tysięcy. Bo tam liczyliśmy po autokarach zgłoszonych. Ja już tu rozmawiałem z kolegami, że ministrowi Dorożale należy się złom. To już tak. Wszyscy dowiemy, ale pod jednym warunkiem, że od razu zrezygnuje. Okay, koledzy sygnaliści, prosimy o sygnał. Właśnie po raz kolejny zbiórka myśliwych.
Na sekundę przeskoczymy. Idziemy. Witamy dashboard wszystkich. Jak najwięcej naszych kolegów. Kolegów sygnalistów, którzy jeszcze nie są z prawej strony sceny, zapraszamy. Koło łowieckie. Jeleniec. Jelenica Ustrój. Echo Sianów. Ale to daleko nie mieliście. Szanowanie. Najważniejsze, że jest, o to jest najważniejsze. Toj, tojko. Właśnie, ale jak tam się jest? Trzeba się przepierać. Czekajcie, jak się będę dostać. Nie. Wypuścisz kolegę Tadeusza. Nie najważniejsza scena. Czwórka, tak jest. Jak widzicie, jest moc w narodzie myśliwskim. W tle mamy nasz Sejm, czyli nasz. I tam są nasi przedstawiciele, którzy się odgradzają od nas płotami, kordonami policji. My się tu śmiejemy, bo to jest kolejka do protestu, a to do tojtojki jest kolejka. Witam. Dashboard. Witam. Ale to stoicie, żeby protestować? Tak, również. Jedno i drugie. Ale bez tego się nie da. Takie są funkcje. Dashboard. Będziemy dalej, zobaczymy, ile jest naszych przyjaciół, kolegów. Koledzy stoją. Witam kolegów z jakiego koła? Olejucha Ełk. O, to mieliście, to macie blisko. Bardzo. Bardzo blisko. Wyskoły Owięż z Ełku. A to o której wyjechaliście? O 6, tak? Po szóstej. No to my też o 6 po Częstochowie. To nie jest tak, oglądamy. Nie jest tak daleko. Nie jest tak źle. Ale jesteśmy tutaj dzięki ministrowi Doreżale. No, bo tak. Gdyby nie jego zasługi, to by nas tu nie było. Dobry człowiek do tego, bo popieramy go. Myśliwi okręg. Myśliwi z okręgu Płockiego. Koledzy, okręg Płocki, jakie koło łowieckie? Szary. To niedaleko. Wy macie akurat niedaleko chyba tutaj. Tak? To 100 km. Gmina Gąbin koło. Także jesteśmy dzięki ministrowi Doreżale. Tak jest. Jest i młode pokolenie. Dosia, odwracamy się, zobacz. Trzymaj flagę. I gwizdek. Jest nasze najnowsze, znaczy najnowsze. Jest nasze najmłodsze pokolenie, przyszłość. O. A skąd koleżanki przyjechały?
Kraków. Kraków? Skąd przybywamy? Barwinek, zachodniopomorskie, Szarak. Do której wyjechaliście? Trzecia rano. Ja tak się pytam każdego, bo tak jedni o szóstej, jedni o trzeciej, no ale kawał drogi. 550. Ale jesteśmy wszyscy. Tak, oczywiście. Najważniejsze. Warto było. Nasz bór. Może biały flag. Raz obraz na barierki, tak się wybrańcy narodu się odgradzają od swoich wyborców. Tam po prawej jest elita, a tu jest szary obywatel, który się musi, dla mnie to jest upodlenie, mówię to zupełnie szczerze, że w ten sposób musimy walczyć o swoje podstawowe prawa. Ja już nie mówię w tej chwili o prawo do polowania, ale o swoje prawa obywatelskie. Miało być tak pięknie, miało być otwarcie, Sejm dla Polaków, a jest jak zawsze, Sejm dla swoich. Koledzy, tylko zapytam skąd? Zachodniopomorskie. Czyli zachodniopomorskie. Szarak Barlinek. Szarak Barlinek. Maciek, mamy kolegów z Barlinka. Szarak Barlinek. O której żeście wstawali, żeby wyjechać? Druga. Nie, no, druga 50 wyjazd. To się to trzeba cenić. Na zbór, koledzy. Polska nie zginęła. Co nam obca przemoc wzięła, szablą bierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Musi dalej, to rodzała!
Powiedzmy sobie wprost, pan minister nie ma żadnych kompetencji, żeby nami rządzić. To jest tak, jakby minister zdrowia został znachor, który jest przeciwny medycynie. Tak samo tutaj mamy sytuację paradoksalną, kiedy łowiectwem ma rządzić ignorant. Nie ma na to naszego przyzwolenia. Nie pozwolimy więcej, aby działo się o nas bez nas. Tutaj jest strona społeczna. Pan minister szumnie zapowiedział, że będzie od tej pory konsultował ze stroną społeczną. Panie ministrze, tu jest strona społeczna. Tu są rolnicy, tu są myśliwi. A gdzie pan jest? Czemu pan z tą stroną nie konsultuje nic? To my dbamy o przyrodę. To my staramy się odwalczyć z wrogami przyrody, z niszczycielami, z kłusownictwem. Czemu pan tego nie docenia? Panie ministrze, zapowiadał pan, że będzie pan ze stroną społeczną rozmawiał. I kogo pan zaprosił? Jedną organizację antyłowiecką? Panie ministrze, dlaczego pan się otoczył wyłącznie lobbystami antyłowieckimi i deweloperami? Dlaczego pan nie rozmawia z ludźmi, którzy z przyrodą są na co dzień? Rolnikami, myśliwymi, którzy wiedzą, jakie są ich bolączki. Prosimy teraz jednego z kolegów, by pokrótce omówił nam te nasze postulaty, z którymi wychodzimy. Halo, fajnie, że jesteście. Przedstaw się. Jestem Maciej Kurzyna. Znacie mnie albo nie znacie. Ze Szczecina. Czy... Nie, to nie ja. Ja z wybranej Polski. Przyszedł pogadać z tym facetem, który się naczytał o żabkach i teraz próbuje zarazić tym innych. I skakał i czytał o tych żabkach właśnie, tak, i tych głowach. Słuchajcie, siedzę tu i cieszę się, jakbym pierwszego dzika na zbiorówce pozyskał. Świetnie, że jesteście, naprawdę, jest! Słuchajcie, ale zebraliśmy się tutaj w kilku ważnych sprawach. To, że Mikołaj ma już sanie, którymi powinien wyjechać dzisiaj z ministerstwa, po schodach najlepiej. To jest jedna sprawa, on o tym wie. On o tym wie, my to przypominamy. Irek tego pilnuje, pilnujemy tego, żeby on to wiedział. Ale przyszliśmy tutaj też po to, żeby pokazać, co to jest najważniejsze. Brawo! Kolego, przyjacielu, trochę do tyłu. Słuchajcie i spójrzcie w lewo, spójrzcie w prawo, zobaczcie kolegów, zobaczcie koleżanki. Poznajcie się, lepiej się poznacie. Poczujcie siłę, bo w nas jest siła. I przyszliśmy tutaj też po to, żeby ten przekaz poszedł w świat. Zobaczcie, zgromadziliśmy uwagę. Skupiliśmy na sobie uwagę. To jest kolejny z naszych celów. I teraz pokrótce powiemy społeczeństwu, o co nam chodzi. Dlaczego my tu przyszliśmy? O naszych dzieciaczkach będziemy też mówić. Ale po kolei, tak jak mamy skróconą listę postulatów, tą, którą wszyscy znacie. Ten pierwszy, zapewnienie samorządności Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. Zobaczcie, ilu nas tu jest. Mamy wspaniałą organizację, prężną, nie wiadomo, silną, z ogromnymi zasobami. Przecież za każdym razem, kiedy dzieje się krzywda polskiemu łowiectwu, powinno nas tu być tyle albo więcej. I samorządny związek by to zorganizował. Nie mamy samorządnego związku, domagamy się samorządnego związku. Domagamy się przekazania gospodarki łowieckiej pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa. To jest, wiem, że trudny temat dla wielu z myśliwych, bo to jest niejednoznaczne. I każde rozwiązanie ma plusy i minusy. Ja wam tylko powiem wam jedną rzecz. Przytoczcie sobie w pamięci 5 ostatnich ministrów środowiska. Który był dobry? Żaden! Ostatni dobry to świętej pamięci Szyszko. Ostatni, nie? Od Dorożały będzie każdy lepszy, ale to żadne osiągnięcie. Od pana Dorożały takie słowa. Są takie 3 leśnictwa, które należy zlikwidować, bo są deficytowe. Ja pytam, kto doprowadził do tego, że te leśnictwa stały się deficytowe. Mówimy o leśnictwach Puszczy Białowieskiej. Hajdówka, Brost i Białowieża.
I teraz decyzją pani minister, która wprowadza ograniczenia prowadzenia gospodarki leśnej, doprowadzamy do sytuacji, że kolejne leśnictwa nam szykują się do tego, żeby stać się deficytowymi. Czyli co? Kolejny pretekst do tego, żeby je zlikwidować. I tak postępować będzie ta nowa, jak to nazwana, kultura, czy nowe... Zaraza! I tak to postępuje. I teraz, co jest najważniejsze? Docelowo, zgodnie zresztą z podpisanym porozumieniem koalicyjnym, te ograniczenia mają wprowadzić na 20% polskich lasów. 20% lasów państwowych ma być wyłączone lub częściowo lub całkowicie ograniczona gospodarka leśna. Doprowadzi to do takiej sytuacji, jak tu Krzysztof przedstawił. Zgliszcza po Puszczy Białowieskiej, tam świerk praktycznie został wytępiony w sposób naturalny, czyli przez kornika, bo nie można było go chronić. I teraz te ograniczenia dotyczą takich samych siedlisk, czyli siedlisk wilgotnych, ale siedlisk, na którym dominuje też świerk, którego nie można bronić. Więc siłą rzeczy efekt będzie praktycznie taki sam jak w Puszczy Białowieskiej. Więc zróbmy wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Zielony Ład do kosza! Do kosza z Zielonym Ładem! Zielony Ład! Do kosza! Zielony Ład! Pod Sejm przyszli rolnicy. Leśnicy, jak widać, dosyć spora grupa leśników. Sobie ubrać czapkę, bo się robi zimno. Jesteśmy cały czas, teraz jestem znowu na Alejach Ujazdowskich. Potężna manifestacja, tym razem rolników o wiele, wiele więcej, nie wiem ile tysięcy, bo trudno to z tej perspektywy ogarnąć, z perspektywy tutaj ulicy, ale dziesiątki tysięcy ludzi. I pszczelarze, bardzo dużo jest też leśników, bo widzę właśnie, przechodzę między nimi. Generalnie rolnicy, no ludzie mają serdecznie dosyć układania nam życia, układania życia powodowanego jakąś ideologią bzdurną. W końcu nie tylko myśliwi rolnicy, ale myślę, że większość z nas się zbudzi, że nie pozwolimy na zaganianie nas tylko gdzieś do kąta, i będziemy sami decydować, tak się to muszę ubierać, bo mi się to wszystko poprzewracało. Ale dziesiątki tysięcy ludzi. Thank you.
mówić i tak się nie da, ale jakbym przyszedł. Musi wybrzmieć jeszcze jedna sprawa, sprawa priorytetowa. Od pewnego czasu nowe ministerstwo w nowym składzie wraz z nowymi władzami lasów państwowych chełpią się pomysłem nowych rezerwatów. Wczoraj ogłoszono, że będzie 100 nowych rezerwatów przyrody. W międzyczasie ministerstwo ogłosiło, że już planuje i ma szeroko posunięte prace, jeżeli chodzi o parki narodowe. Powodem ma być zwiększona ochrona. Ale ja się z tego miejsca pytam, czego nie możemy chronić bez parków narodowych? Proszę Państwa, nie protestujemy przeciwko ochronie przyrody, ale protestujemy przeciwko wybiórczej ochronie przyrody, bo każdy park narodowy to jest miejsce, w którym nie wolno zejść ze ścieżki, w którym nie wolno wycinać drzew, nie wolno korzystać z tych drzew, nie wolno korzystać z przyrody. Proszę Państwa, czy takiego skansenu chcemy? My chcemy chronić przyrodę czynnie, my chcemy w tym brać udział, my chcemy dbać o bioróżnorodność, my chcemy eksploatować, bo to przynosi wymierne efekty. Wszyscy chcemy żyć ekologicznie, chcemy korzystać z drewna jako surowca, chcemy korzystać z drewna jako opału, bo to jest ekologia, to się odnawia, a zamiast tego ministerstwo funduje nam skansy. Zanim kolega zakończy, szanowne koleżanki i szanowni koledzy, w imieniu komitetu mamy do was wszystkich jedną prośbę. Dojedźcie bezpiecznie do domu. Do Żbór. Dziękujemy organizatorom. Koleżanki i koledzy, oficjalnie zamykam pierwszy ogólnopolski, tak wielki protest myśliwych. To my wam dziękujemy. To dzięki wam się udało. Dziękujemy! Do akcji. Tam już kordony policji, tu część się rozchodzi. Myśmy się już wcześniej ewakuowali jakby z centrum pod samym Sejmem. Wojna będzie. Miejmy nadzieję, że nie. Thank you.
się lepiej, żeby niepotrzebnie wchodzić w konflikt, nie jest taka nasza rola, nie? Bo tam się szykuje jak na Wracamy już do autobusu, ale zobaczcie, co się dzieje. Gdzie wyjdziemy? Na Narodowy. Teraz mamy zagwozdkę, ponieważ pół Warszawy jest zamkniętej i usiłujemy się dostać na Stadion Narodowy, gdzie jest autobus. Ale idziemy. Z sygnałami idziemy. Cały czas nas pilnuje śmigłowiec, chyba policyjny. Teraz idziemy przez Wisłę. Tu już widzicie Stadion Narodowy. Tu mamy autobusy, parking. Dotarliśmy w końcu na Stadion Narodowy, na parking, bo tutaj są nasze autobusy. Widzieliście, co się działo. Cały czas helikoptery nad nami krążą. Protest został rozwiązany w zasadzie 2 godziny wcześniej, bo było to planowane do 15, ale myśliwi byśmy zakończyli wcześniej. Także zrobiliśmy miejsce rolnikom i potem się zaczęły te zamieszki. Oczywiście nikt nie wie, od czego się zaczęły. Wśród nas też byli tam jacyś tak zwani prowokatorzy, ale zostali zidentyfikowani dość szybko. A potem zaczęło się palenie opon, rzucanie rac. Ale to byśmy się już wycofali. Teraz! I wracamy do domu szczęśliwie. Dasbur! Dasbur! Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A powiedzmy jeszcze, jakie koła tu są? Koło łowieckie Węgla. Janowiny. Ryszkłobuz. Żufr Bytu. Lis Herby. Czarnej Zabrze. Rogacz Kleśniska. Dąbrowa Koszęcin, singiel. O! Wsiadamy i ruszamy. Wszystkiego dobrego, nasz mur. Są przyjaźnie, słyszeliście, ile kół łowieckich. Mnóstwo z całej Polski. Nasz mur. Dzisiejszy strajk dobiegł końca, wracamy szczęśliwie wszyscy do domu. U nas strajk przebiegł spokojnie. No i cóż, mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego wcale powtarzać. Ale Marcin, sam brałeś udział w organizacji autobusu. Zobaczcie, to podkreślam, jak my się szybko potrafimy zorganizować. Błyskawicznie. Transport, jedzenie, wszystko, banery, wszystko. No więc w razie godziny W. Serdecznie chcielibyśmy również podziękować naszemu koledze z koła, Bartoszowi Bemowi, który prowadzi autobus. Tylko niech nie zapomina o nas. Też myśliwy. Tak, też myśliwy członek naszego koła. Dziękujemy bardzo, nasz był. Do zobaczenia w lepszych czasach.